Siema, jestem Bryt, to jest kolejny odcinek na moim kanale, no i ponownie jest to Brothers A Tale of Two Sons. Oczywiście skończyliśmy tutaj w tym cave'ie, na tych jakby takich łańcuchach, no i musimy tutaj coś ogarnąć. Prawdopodobnie ten teraz starszy musi, aha, dobra, on musi się złapać i ten go tutaj przerzuci. Teraz ja muszę tym starszym się złapać tu, ale możesz się złapać, no dobra, najpierw to zrobię, okej. Widziałem to, ale żeby najpierw wszedł, byłoby szybciej. Dobra. Ten mały ma tam przejście chyba, ten mały, nie? Tam raczej doskoczy, a może nie? Nie wiem. Powinien doskoczyć. Jak nie, no to trzeba będzie coś wymyśleć. Nie, tam jest ten dźwig jakby, dobra. Okej. Jest dźwig, to się ogarnie. Świetliki, czy co to jest? Bo tak fajnie się błyszczy, ładnie to wygląda. Dobra, i teraz... Tak, teraz dźwig trzeba tutaj palić. Znaczy dźwig, no nie wiem, czy to jest dźwig, ale generalnie coś podobnego. Dobra, w tą stronę. Jednak nie w tą stronę. Jednak w tą, albo nie. To jest. A, nie wiem, coś się zepsuło. Albo po prostu nie ogarnąłem, nie wiem. Okej, okay. Idziemy. Jestem ciekaw, jak daleko to jest, bo w sumie nie wiem tego, nawet nie wiem, po co my dokąd idziemy. Znaczy, zgaduję, że Polek i to jest chyba nasz ojciec, ale nawet nie wiem, jak to daleko jest i nawet nie wiem, co to jest za miejsce, więc tak naprawdę nie wiemy nic, wiemy, że po prostu musimy iść. Tyle. Ale wiecie, bo tu żadnego języka nie ma, który da się przetłumaczyć jakby. To raczej trzeba tak... W sensie, no to nie jest... Jakby to nie jest kwestia tego, że nie ma polskiego ani angielskiego, tylko po prostu ten język jest tak stworzony, żeby nikt tego nie rozumiał, tak mi się wydaje. Okej. I teraz trzeba się tu wspinać. Dobra. No i git. Nie no, ale gierka? Te klimaty takich cave'ów, takiego wspinaczki jak Uncharted, wiecie, inna grafika, wiadomo, ale takie troszkę Uncharted mimo wszystko. Dobra. Jestem ciekaw w ogóle, czy to można grać w dwójkę? Ej, bo to też byłoby spokojnie, jakbyście tam sobie grali na przykład z bratem czy coś. Ale nie wiem tego, bym musiał to ogarnąć. Może jeden odcinek bym z moim bratem ogarnął. To też jest taka opcja. Nie, tutaj w prawo. Ale muszę ogarnąć, czy można jakoś połączyć. Znaczy w sensie, aha, jestem głupi. Przecież to się da zrobić, tylko... Tylko... Przecież, dobra, nieważne. To jest właściwie tak zrobione, żeby to się grało na dwóch. Padłem, unlucky. Kurczę, czemu to, tak, te save'y są tak zrobione daleko? Że to się jeszcze nie załamało, nie? O kurde. Parcik. Dobra, teraz trzeba się tu złapać. No dawaj, skacz. I trzeba się rozbujać chyba, nie? Czy nie? Nie, to samo jedzie, okej. O, ja cię kręcę. No to jeszcze w dół leci. No to nieźle. Te odgłosy. O kurde. Oj, lepiej się pospieszcie, nie? Oh fuck. Nie, no jak w Uncharted, nie? W Uncharted było identycznie, też były takie sceny i momenty. O kurde. Kogo oni tu uwięzili? Czemu oni go tam wsadzili? To jest jakaś kobieta. Co się stało? Może zasłużyła, nie wiadomo. O ja, klucz ma. On śpi czy co? No przecież on nas zauważy, jak tak sobie podejdziemy do niego. No dobra, ale no chyba musimy to zrobić. Spoko jest to, że ten mały jest na tyle mały, że może się między tymi kretami przedzierać. O kurczę, chyba na te kości nie można wejść, bo nas usłyszy. Ten jak idzie po cichu, wariat mały, no.
Dawaj, bierz klucz. Ale łap klucz. Weź ten klucz. Świr, no. Ale on to chyba tu nie wejdzie i tak, skoro klucza nie ma. Zaczynamy się wspiąć może, w sumie na tyle duży jest. A? Czampik. Wspieramy teraz. Zgubiłem klucz. Dobra, otwieramy tej pani. Nie wiem, kim ona jest i czy powinniśmy w ogóle byli to zrobić. Co teraz? Czemu ona nie wychodzi? A tu nie trzeba nic zrobić z tym? Pewnie trzeba. Co to robi? Aha, tu nie mogę sobie samemu otworzyć? Ale dobra. A, bo ona nas zboostować musi. Daliby radę im osami. Ale generalnie to mało zwinni i zgrabni są te, te stworki. Ona zamierza nam pomóc, czy... O ty śmato. O kurde. Chowaj się, chowaj się, chowaj. Będziemy musieli uciec tam, gdzie on przyszedł. My na shifcie nie musimy iść? Coś po cichu? Kurde. Okej, czyli jednak nie. Dobra, ale jak ja mam tu wejść? Fuck. A, trzeba na nim jakoś. Dobra. Umarł, nie zdążyłem uciec, ale trzeba chyba na niego wejść. Na jego plecy jakby. Dobra, dobra, dobra. Uciekaj! Nie! Czemu on tam wszedł? O, co wchodzi do klatki, ty? Ej, dobra, my chyba musimy go w ogóle... My musimy go tu zbejtować, Imo! My go tu zbejtować musimy, żeby on tu wlazł. No jest. Dobra. Dobra, bo tak kminiłem. I ona dopiero, właśnie, i ona przyjdzie do... No dobra. Teraz wszystko jasne. Dobra, dobra, dobra. Tam cięcie pewnie jakieś ogarnę albo jakieś przyspieszenie. No, no wchodź. Ale swoją drogą to mogę nam to od razu zrzucić. Dobra. Mogę nam to od razu zrzucić, ten łańcuch. Dobra, git. Ogarnąłem. No, ale przeszkadzasz trochę, laska. Ktoś musi zeskoczyć, nie? Czy nie? No nie, dobra, tędy jest przejście, okej. Okay. Że trzeba zeskoczyć, no ale to na jedną wyszło w sumie. Ale trzeba to przepchnąć. Prawdopodobnie gdzieś. Dobra, łap to. Też to łap. Tak? Tak, chyba tak, bo teraz ona nas... O, mocno mego takie zrobi. Nie no, skakuj. Dobra, git, jesteśmy. To nadal nie wiem, gdzie my dokładnie idziemy. W sensie... Ona nam się przyda, czy my sami tu wejdziemy? Ja! A ta! Aha, ona czegoś jeszcze potrzebuje chyba. Dobra.
Sorki. My musimy ją gdzieś jeszcze? Nie no, chyba już nie. W sensie... Kurde, nie wiem. Czekajcie. Tutaj sobie pójdziemy. Próbujemy, ale... Ogarniemy to jakoś inaczej. Nie no, jak to się... A? Może teraz? Okej. A tak, i ona teraz... Ale wtedy... Jen, ale te gobliny, gremliny, kurde, nie wiem co to jest, są tak leniwe i tak mało zwinne, że szok. Ona do nas przyjdzie, pomoże nam? Czy nie? Dobra, chyba będziemy musieli teraz sobie samemu to otworzyć, dobra. Tak mi się wydaje. Dawaj, łap to, ty też to łap. I trzeba sobie samemu poradzić. Nie, 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 nie. W drugą stronę. O, dobra, może być też tak. I teraz prosto. No, i sobie samemu moc zrobimy gituba. Tak, dobra, i teraz lecimy. Lecimy samemu sobie przyjdziemy, nie potrzebujemy cię w sumie. Nie wiem po co nam obecnie jest. Nie, ale czasami jest tak w tej gierce, że w sumie to nam na przykład teraz by się w ogóle nam nie przydała. W sensie my byśmy dali się, dali radę by się, my byśmy dali radę się wspiąć po tych kratach. No ale skoro chce nam pomóc, a my chcemy przyjąć jej pomoc, no to spoko. Czemu by nie? Dobra, o, to jest, a to jest chyba jego żona. Tak mi się wydaje, czy to jest możliwe? Chyba jest taka szansa, nie? Tak, chyba tak. No nie, no super, pasują do siebie, takie same nosy mają. O kurde, strażnik jakiś. Oh shit. O, co przywalił głową. Dobra, on musi na dno wpaść, ewidentnie. Tak, trzeba go zbejtować. Patrzcie, bejtujemy go. Trzeba go zbejtować. Jednak nie? Jednak go nie trzeba tak zbejtować? Czekajcie, gdzie ten łańcuch, da się go jakoś tu złapać? Chyba, że to trzeba się zamienić, że on... Bo on też się przy... ten mały musi czegoś przydać. Ten łańcuch, kurde, ktoś musi ten łańcuch wziąć. Ten łańcuch musi być przyczepiony, żeby dało się to podnieść. A, on musi rozwalić wszystkie łańcuchy, dobra, kumam, okej, okay, i wtedy to spadnie. Dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Musi głową rozwalić wszystkie łańcuchy na moje. A, i teraz... No, git, dobra. Dawaj. Musi rozwalić też... No i git, kumam. I teraz możemy wejść do góry. Znaczy, duży wejdzie do góry, a ten go będzie bejtować. Tak. Dawaj. Debil. Low IQ. Mamy coś tu zrobić jeszcze? Aha. Dobra. Aha, nie podciągniesz się! Łajza jesteś, tyle ci powiem. Elo? No jest, dobra, teraz oni muszą nam pomóc. Ale w ogóle frajerzy są. My ratujemy żonę. Ratujemy żonę, a on nie chce nam pomóc, nie? Frajer, znaczy wiecie, chce, ale... Takie pomoc, kurde, samemu byśmy się tutaj dostali. Dobra.
Taką pomoc to wiecie. Dobra, było małe cięcie, bo coś mi się źle nagrało. I musiałem po prostu włączyć nagranie jeszcze raz, ale generalnie nie przechodziłem jeszcze raz, tylko po prostu musiałem włączyć nagranie. Ale generalnie jest git. No i lecimy, odchodzimy już od naszych dużych przyjacielów. Przyjacieli. No i teraz jesteśmy z powrotem u... Nie wiem, u naszego ojca, nie wiem u kogo. Ale ewidentnie nie jest w dobrym stanie. No i przydała mu się pewnie pomoc szybka. My teraz przyjdziemy tutaj, czy co? Spokojnie. No dobra. Co teraz? Ujęcie na gwiazdy. Okej. Teraz jesteśmy my wśród wilków, które ewidentnie boją się ognia. No dobra. No zbyt bezpieczni to my tu nie jesteśmy. O kurczę. O kurczę, no tyle. Te wilki to takie, no, powiedziałbym, lekko niebezpieczne. Ale dobra. Wiecie co? To ogarniemy sobie już w następnym odcinku. A teraz się z wami żegnam. No i co? Pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcjach. No nie przedłużam, żegnam się z wami. Siema.